Za przemoc dzieła szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski. Kiedy 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała wolność, a Józef Piłsudski proklamował utworzenie niepodległej Rzeczypospolitej, w odpowiedzi na to już 5 dni później w Moskwie wydany został rozkaz rządu bolszewickiego nakazujący sformowanie specjalnych mobilnych formacji o nazwie Armia Zachodnia. Milionowa Armia Zachodnia stanowiła główną sowiecką siłę uderzeniową, która miała zrealizować strategiczne cele polityczne Kremla. A tymi celami miały być po kolei Białoruś, Polska, a potem już cała Europa. Józef Piłsudski, jak nikt w Polsce i Europie, zdawał sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji Sowieckiej. Próbował stworzyć wspólny front państw Europy Środkowej i Wschodniej w obronie przed agresją bolszewicką. Podjęte rokowania wykazały, iż wypracowanie wspólnej linii wobec sowieckiego zagrożenia było niemożliwe. Wyprzedzając atak sowiecki 25 kwietnia 1920 roku, ruszyła kierowana przez Piłsudskiego ofensywa polska. Jej celem militarnym było rozbicie Armii Czerwonej. Celem politycznym stworzenie wolnego państwa ukraińskiego. Niestety, ani cel militarny, ani cel polityczny nie został zrealizowany, mimo zdobycia Kijowa przez Wojsko Polskie. Lew Trocki, drugi obok Lenina, przywódca Rosji, na tajnym posiedzeniu rządu rosyjskiego na Kremlu agresję Armii Czerwonej nazywał rewolucją, która dąży na spotkanie europejskiego proletariatu, który wie, że może ona nastąpić tylko nad trupem białogwardyjskiej Polski. W sierpniu 1920 roku pod Warszawą i na całej linii Wisły starły się ze sobą nie tylko Wojsko Polskie i Sowiecka Armia Czerwona. Było to zarazem starcie dwóch fundamentalnych idei. Polskiego patriotyzmu oraz komunistycznego internacjonalizmu, starcie cywilizacji zachodniej, europejskiej oraz rosyjsko-azjatyckiej.